tą książeczką, która powinna się nazywać, nie powinna mieć tytułu Rządzić Państwem. Tylko ten podtytuł powinien być jej tytułem, bo jednak być może jest tak, jak pan powiedział, że polityki publiczne, skuteczność w sferze zdrowia, emerytur, bezpieczeństwa i tak dalej, decydują o wygranej danej partii czy danego premiera, ale to nie znaczy, że polityki publiczne, że do tego sprowadza się państwo. Co więcej, jest to taki model, który tutaj pan przedstawił, który jest modelem już w znacznym stopniu nieaktualnym. Nie mówię o tym wąskim problemie centrum, bo też może potrzeba koordynacji, przywództwa, rozwiązywania konfliktów. No te zmienne to wszystko jest dalej ważne, ale model, który pan stosuje, to jest postpolityka i właśnie zarządzanie publiczne doprowadzone do tej fazy, jak pan tam pisze, koniec już redystrybucji, ale regulacja, ewentualnie decentralizacja w ramach modelu regulacyjnego. I wydaje mi się, że nastąpił tutaj generalny, zasadniczy skok po kryzysie. Literatura, którą pan cytuje, była pisana wcześniej. Ja mam okazję współpracować z Goetzem, Vincentiak, zresztą z większością tych pana autorytetów. I naprawdę wydaje mi się, że ich wizja nawet polityki niemieckiej w wypadku Goetza jest niesamowicie zawężona, bo nie docenia się, że politycy, szczególnie ktoś taki jak Merkel, to są i także wyżsi urzędnicy w niektórych krajach zachodnich i niektórzy w Unii Europejskiej, to są także intelektualiści, którzy mają wizję.